Witaj, myszki, z tej strony Travel w kolejnym odcinku z Horizon 4 na modyfikacji Ecclesia Dwor jako Republika Gryffaldo, ale to w sumie się zmieni dzisiaj. Dlatego, że... W sumie możemy to wyłączyć? Dlatego, że może stworzyć trzecią Republikę Akwelejską. I tutaj zwoi posuwało dużo. Więc tak, w sumie dzięki temu... mamy fajną Republikę. Więc dzięki temu, że... Po prostu się musiałem trochę poszukiwać i... No i po prostu zanektowałem tych, ponieważ oni byli zbyt potężni. To kończy się na tym, że nic już więcej zbytnio nie możemy porobić. Znaczy, nic nie mogliśmy porobić wtedy. I to było trochę denerwujące, że w sumie mamy ten content, ale... Ale w sumie nic nie możemy zrobić. Więc tak, oprócz tego, że mamy... Bardzo wykruszone to. W sumie nie możemy zmniejszyć. Wykruszone to, to i tak musimy to zmniejszyć, dlatego że to jest zbyt dużo, nie powiem. 25% to jest dosyć ogromna ilość, a jeszcze mamy minusy, więc musimy i tak zmniejszyć pobór. Ale dzięki temu, że mamy nowe terytoria, to możemy trochę je wykorzystać. No i w sumie dzięki temu też wreszcie możemy jakoś tak trochę porozwijać się i porozpoczynać większe wojny. Dlatego, że naszym celem jest zaatakowanie tych. Więc żeby ich zaatakować, to musimy trochę się tutaj pozbroić. Na nasze nieszczęście ten region strasznie był taki spokojny, że ci się nie chcieli walczyć z nimi. Ci, znaczy się ci to nigdy nie walczą zbytnio szybko. No a ci to... To rewolucja tak bardzo szybko przeszła i tak naprawdę człowiek nic zbytnio nie mógł zrobić. No, jak oni są wykokrzeni, to wtedy trudno ogarnąć resztę. Dobra, ale teraz oczywiście będziemy próbowali tutaj odbić te terytoria. Bo możemy tych zaatakować. Oni, jak widzę, mają mało dywizji, więc to nawet nie będzie jakoś mega trudne. Więc na samym początku w sumie myślałem, że aż tak bardzo nie będzie źle, po czym popatrzyłem sobie na drzewko i drzewko nie jest... Czekajcie, mam take state, okay. Drzewko nie jest jakieś takie mega porobione po to, żebyśmy później atakowali. Znaczy się atakowali, że... No tak, w sumie atakowali, żeby trochę pozdobywać terytoria albo jakieś takie szybkie zbrojenie się. Nie, to było takie jakby normalne drzewko, jakbyśmy w ogóle nic... Nie mieli mieć wojny w przyszłości. To mnie trochę zdenerwowało. Okej. Jak to wygląda? Pokazuje, że niby jest okej. Tutaj. No. Ogólnie to powinniśmy zacząć produkować więcej dywizji. Dlatego, że... Naprawdę, ale jest trochę słabo z naszymi dywizjami. Okej, okay, możemy kolejnego gościa dać. Dobra, na razie dajmy go tutaj. No i chyba to było ostatnie badanie do kryptologii, więc znakomicie. Dobra, przeciwpancerne. I tak, musimy je poprodukować, bo potrzebuję je do naszych dywizji. No w przyszłości się przydadzą, dlatego że... Okej, okay, jak to pokazuje? Pokazuje, że nie mam szans. Nice. Patrzę, co tutaj mamy. Dobra. Więc pokazuje, że nie mamy szans z tymi gośćmi, co jest prawdopodobne, że tak. W takim razie mamy non-aggression. Kurde, akurat to byli ci jedni. Ja patrzę, gdzie my mamy kory. I gdzie tam mamy kory, to ja będę justifyować. Bo wiedzę, że tamci to raczej nie się nam nie uda. A i w takim razie kontynuujemy, bo nic teraz więcej nie możemy porobić. Mamy sporo fabryk, więc możemy się trochę rozbudować. Naprawdę by się przydało... tą rozbudowę zrobić. Dobra, w
takim razie czekamy. Ci to zbytnio dywizji nie mają. I... No i na razie taki jest nasz plan, żebyśmy... Może się nam jakoś uda tutaj coś porobić. Mało prawdopodobne, ale może. Okej. Dobra. Patrzę, co tutaj jest. Więc na razie, jeżeli chodzi o rozbudowę, to będziemy tylko robić ten... te oczywiście... dywizje. Bo później dopiero będę chciał pójść. Okej. O nie! Nie, straciliśmy naszego Feldmarszala. On był jeden z tych lepszych. Okej. Więc tak, pan Akwilijski. Sejm? Tak, parlament. No i w sumie teraz jedyne, co możemy zrobić, to czekać. Ile to nam zajmie? 70 dni, tutaj też włączyłem. No tym to trochę dłużej zajmie. A pytanie jest takie, czy mamy kory na wyjazd? Czyli musimy popatrzeć sobie, na kogo mamy kory. Ci się teraz biją. To byłby idealny moment, żeby tam dołączyć. Ale na razie chcę się tymi zająć. O, już mamy Orgol, okej. Czas na wojnę. I co tutaj jeszcze mamy? Możemy zrobić sobie Engineer Company. No, jest 6 dni, no to trochę szybko. Borbący. I tak, dajcie wy, wejdźcie do stolicy. A, akurat stanęli na tej prowincji. Dobra, wy wejdźcie do stolicy. I koniec? Nie, super. Jeszcze mają jeden punkt. Okej, okay. Tam złapali na naszego jednego z agentów. Operacje. Rescue. Okej, okay, bierzemy ciebie. Okej. Okay. Koniec, tak, koniec. Okej. Okay. Czas przyjąć z powrotem te terytoria. Więc tak, ci, was to może trochę zająć, ale wy, macie losy, wy jesteście oboje za rzeką. Wy, nie wiem, czy się tutaj nam uda, niby akurat na jednej prowincji nie są. Chodzi o to, żebyśmy przeszli przez rzekę, ale nie wiem, czy się nam uda to... Jak to wygląda? Nie, ci to są dosyć potężni. Więc potrzebujemy trochę lepszą armię. Okej, okay, lepsze działa. Dobra. I w sumie na razie wszystko wygląda na to, że dobrze nam idzie. Rozbudowujemy armię, co jest dla nas dobrym znacznikiem. Możemy więcej ropy wziąć. Okej, okay, ale commence atred. O, Masilos, akurat złapali ciebie. Super. Akurat gościa, którego mieliśmy wysłać, złapali w tym samym momencie. Okej. Okay. Kolejne dywizje. Dobra, dajmy ciebie tutaj. Damy tego kościa. I... Dajmy jako rozkaz na Feldmarszala. Co ty masz? Infantry Expert. O, nawet dobrze. I możemy też trochę poćwiczyć
Mi się przydało poćwiczyć te dywizje. Ćwiczyć przed ich twarzą. O, ci się biją, a mamy już wargol na nich? No, już mamy niedługo. Więc w sumie można byłoby was wysłać. Żebyście się tutaj przygotowali na tą wojnę. Bardzo chętnie byśmy przyjęli tamte terytoria. A co tutaj w ogóle potrzebujemy? Potrzebujemy Skyfall. Jaj. Ogólnie rzecz biorąc, to my nie, nadal nie mamy tych jakichś celów narodowych przeciwko nim, więc w głównej mierze musimy się po prostu rozbudować. Okej, okay, mamy już Wargol? Mamy już Wargol. Okej. Okay. Więc odzyskajcie doświadczenie. Organizację i atakujemy. Wejdźcie do ich stolicy i tyle. Jej, koniec. I z kim niby jesteśmy w wojnie, że się ona nie kończy. Okej, okay, wszystko. A. Dobra, myślałem, że to jest... że to jest ten taki... że to jest... tylko mamy... Klejma tylko na jednej prowincji, a okazało się, że nie, że z nimi mamy na więcej prowincji. Wysyłamy z powrotem do was i ćwiczcie dalej. Czy możemy dać, o właśnie, inżynierków? Bo to też chyba dodaje nam, tak, dodaje nam przez na rzekach. No i teraz mamy spokojną muzykę. Jej! Pan dla spokojnej muzyki. Więc tak, to co możemy porobić, to w sumie samoloty pozdobywać. Chociaż nie, bo mamy tam technologię, możemy zdobyć. Więc zobaczmy, jak to jest z karabinami. A po prostu technologię teraz zdobędziemy. Tak, bo mamy kompanię, która po prostu zajmuje się samolotami. Okej, okay, tutaj jeszcze trochę minie. Więc czas na lepsze karabiny. I co tutaj? Fabryki mamy. U Jezu. Największy problem jest to, że w sumie nie wiem, na co dawać te fabryki. Je po prostu tak szybko budujemy. No. Możemy tutaj trochę rozbudowywać kolej. Czyli w sumie drogi, bo teraz to są drogi. Kiedyś to była kolej. Zmienili dlatego, że w sumie jak dodali kolej, to już nie miało sensu, żeby tam to było dalej koleją. Dobra, jak tutaj wygląda z zapasami? Tutaj akurat jest... Ten region jest dobrze zaopatrzony, więc nie powinno być aż takiego dużego problemu. Okej, okay, samoloty. I chyba też mamy tę plejtkę, że nam się zrobiła właśnie design. Tak. Więc możemy ich podłączyć do tego i zacząć jeszcze ich budować. Więc tak, zmniejszamy wam z tych fabryk. Macie zacząć produkować mega dużo samolotów. Więc tak. Czy to jest Wargol, który się kończy? Nie, nie, się nie kończy. Ta armia się już wyszkoliła, jeszcze ci się szkolą. No się nie dziwię, dlatego że byli w trakcie wojny. Okej. Okay. Dobra, powiedzcie mi, czy... Jest to szansa, żebyśmy ich zaatakowali. Znaczy się są za rzeką, więc to jest w głównej mierze problem. Ale jeżeli mamy samoloty, to nie powinno być większego problemu. Dobra, gumę. Gumę akurat bym importował, dlatego że ona jest dla nas ważna. Dobra. I w głównej mierze chcę po prostu robić teraz samoloty. Znaczy się to jest bardziej gałąź ekonomiczna. Właśnie chciałem się zapytać, czy oni już wygrali tą wojnę i akurat wielka wojna wyszła.
Okej. Niby pokazuje, że jesteśmy w stanie im tutaj zagrozić. Gdzie co, może już mniej dywizji byśmy robili? Bo chciałbym się przygotować... Przygotować się na wojnę... Wojnę z tymi, pobudować trochę czołgów. Więc tak, wracamy do czołgów, 45 dni. I myślę, że możemy zaatakować. Bo tak naprawdę nic więcej nie możemy teraz zrobić. A przesadzali trochę z tymi, ponieważ udało nam się przejść. Dobra. Pójdź o tak. O, ktoś akurat był w mieście. Okej, okay. Chcę tutaj teraz ich przeciąć, ale nie wiem jak bardzo jest możliwe, żeby... To miasto jest strasznie bronione, czekajcie. Kurde, nie mogę kliknąć, dlatego że tutaj jest zbyt dużo jednostek. Nie mogę kliknąć. O, nie cierpię tych bugów wizualnych. O, jacyś nowi goście. Tak, uwielbiam, kiedy nowi goście się pojawiają i w sumie trudno określić. Co to jest? Dobra, więc co możemy porobić? A, jesteśmy w wojnie z wami. Jesteście jakiejś frakcji, czy... Tak, jesteście frakcji. A, i zgaduję, że będziecie wysłać tutaj im dywizję. I... Zgaduję, że też macie samoloty. A, mają samoloty, ale... możemy, że tak powiem, wykorzystać nasze samoloty, które na pewno posiadamy. No właśnie. Okej, okay, czyli w sumie jedyne co nam zostanie to stanie, dlatego że raczej nic nie możemy innego zrobić. Okej, okay, przejmijcie te regiony. Dobra, dzięki temu, że mamy teraz antitanki, to po prostu nie ma problemu z tym, ale tak, to jest denerwujące. Okej, okay, co ty masz? Infantry expert. No to tak, bo masz dużo infantry. Okej, okay, tutaj są, tak są. Się zastanawiałem, czy... Bo to jest jedna z tych mechanik, której zbytnio nie korzystam, ale... jest ona fajna na późniejszej grze, kiedy można sobie tam poustawiać to. Ace Generation, Air Attack, fajnie. Nie, no to jest lepsze. Air Attack to jest jeden z najlepszych bonfire'ów i po prostu to trzeba robić. Dobra, wykorzystajmy to. Dobra, jeden dzień to dosyć mocne wykorzystanie tego. Okej, okay, jakiś tam był ślub? Jest. A, to jest ten gościu. Okej, okay, w sumie... W sumie tak naprawdę nic chyba raczej się nam nie uda, ponieważ możliwe, że oni mają sporą marynarkę, ale możemy wysłać do nich naszych szpiegów i sprawdzić to. Wygląda to, że to jest takie typowe państwo, które... trudno będzie podbić. No, mają sporo marynarkę, nie powiem. Okej. Okay. Jest! Masterpiece! Dobra, wykorzystajmy. No, możemy to porobić. Ale na razie wykorzystuję to, co mogę. Mamy niby jakąś decyzję? Get Heavy Cruiser Template. Nice. Dobra. Czy coś tutaj jest ciekawego z produkcją? Możemy ulepszyć karabiny. To jest ciekawe. A coś innego? Możemy więcej pociągów porobić. Jej, pociągi. W ogóle jak to wygląda z samolotami? Samolotów produkujemy 4 dziennie, więc nie powiem, trochę jesteśmy OP.
Dobra, przyjęliśmy Skyfall i w sumie to tyle. Więcej nic nie możemy robić. Więc czas bronić portów. Jej. Tak, w sumie nie zorientowałem się, że oni tam byli w sojuszu. Ale w sumie to też nie jest jakieś takie mega ważne. Teraz jedynie niech się tutaj bronią naszego wybrzeża. I my... Dobra, robimy tutaj przeciwko nim kot. I my w sumie teraz poczekamy, bo po prostu musimy poczekać. Jak to wygląda z tymi? No, okazuje, że w miarę jesteście tutaj uzbrojeni. Nie sądzę, żebyśmy potrzebowali dziesiątki, ale na pewno możemy sobie o to zdobyć. Political power raczej nie jest nam aż tak bardzo potrzebny, ale zawsze coś. I teraz musimy rozpocząć opracowywanie pociągów i reszty tych rzeczy. Pociągów, Jezu, co ja mówię? Czołgów! Więc... trochę może to nam zająć. Szczerze powiem, też może nam zająć to, że będziemy... Może przydałoby się trochę flotę rozbudować. Więc takie... kilka przycisków i... już budujemy. Okazuje się, że możemy zwiększyć. Chyba przez to, że nasz wróg uznają, że ten wróg jest mega potężny, ale nie wiem, czy to jest... Czekajcie, czy wy macie wojnę z kimś na północy? Macie wojnę z kimś na północy! Śmieszne. Dobra, jeżeli macie wojnę... to my przecież możemy wykorzystać to, że macie wojnę i... dosłownie z was zaatakować. On nie... A, kurde, zapomniałem floty wziąć od nich. Maś los. Nowy. O, Donald Trump. Dobra, więc ty masz nasze konwoje bronić, bo dosłownie my będziemy teraz wysłali nasze dywizje na północ. Może nie wszystkie, może wyślemy tylko jedną armię. I chodzi o to, że po prostu wykorzystamy to, że obecnie się tam biją. Żeby zdobyć jakieś... Żeby po prostu ich skapitulować. Dobra, nie będę mówić dookoła. Chcemy ich skapitulować i tyle. Okej. I statki. Obiorę i dawaj do tej floty. No i wydaje mi się, że wyślemy tą armię. Tylko pytanie jest, jakie mają tutaj zaopatrzenie. Trudno określić. Dobra, jedźcie tu. Tam tylko zmienimy kolor, ponieważ macie zbyt podobny. Znaczy się macie ten sam po prostu. I pytanie jest, czy możemy wykorzystać jakieś wasze lotniska? Nie wygląda na to. Dobra. Was dodamy do tych, a was do tych. I na razie po prostu musimy czekać w głównej mierze. Wiecie co, może ja jeszcze zapiszę. Dlatego, że żeby jeżeli nasze konwoje miałyby zostać zniszczone, żeby tak nie było. W głównej mierze, jeżeli widzę, że tutaj nic się nie dzieje, to raczej nie mam wybadanego, ale może desant morski też byłby dobry. Okej. Lepsza arta. No i resztę to chyba damy sobie po prostu na samoloty. Tutaj dosyć dużo ich produkujemy.
Przydałoby się wybadać jeszcze samoloty, ale chyba więcej już slotów. Nie, jeszcze jest możliwe, bo gdzieś tutaj jest research slot. O, tutaj właśnie. Dobra, więc będziemy szli w jego kierunku. Tutaj pisze, że mamy problem z okupowanym. Wy jesteście tą. Więc dajemy military governor. No nie, złapali. Znaczy się, to nie nasz, ale też trochę smutne. Dobra. Już przybywamy na front. I nie powiem, dobrze, że przybyliśmy, dlatego że możemy nawet wam pomóc. W takim razie czas ich tutaj pomóc. No nie, no nie powiem, ale czuję się teraz trochę głupio, bo wystarczyło, że dołączyliśmy do tamtej strony i z łatwością ich pokonujemy, więc no trochę głupio się czuję z tym. Dobra. Wydaje mi się, że wszystkie ulepszenia, bo jeszcze chodzi o artylerię, ale wszystkie ulepszenia chyba mamy do czołgów. Dobra, ale na tym zakończę, ponieważ ta wojna to jest po prostu wojna o zasoby. Oni dosłownie większość tego to po prostu są w górach. Więc w kolejnych odcinkach zobaczymy, jak to będzie. Zastanawiam się, czy nie zabrać części dywizji, ponieważ raczej one wszystkie umierają od braku zapasów, niż od tego, że ci są tutaj. Dobra. I braku zapasów. Dobra, więc to w tyle. Zobaczymy się w kolejnych odcinkach. Bez wami trochę. No to cześć.